Jeziorany Podcast, trzeci odcinek. Witam Was Rafał Niewiadomski oraz Andrzej Cymorek, cześć, witam. Ze słonecznego Zabrza. Jaka pogoda w Zabrzu? Spoko? Szaroburo jak zwykle. Naprawdę szaroburo? Nie, no u nas, u mnie pogoda z centrum Polski jest świetna, naprawdę nie ma na co narzekać. Mamy dzisiaj trzy tematy, tylko trzy, ale takie solidne tematy. Myślę, że jeden z nich to jest w ogóle dla niektórych bomba. Później mamy mniejszą bombę i trzeci temat to jest taki już lejtowy. Pierwszy temat to jest Luol Deng. Lakersi pozbyli się wreszcie Luola Denga. Doszło tutaj do użycia czegoś, co się nazywa stretch provision. Deng nie jest już zawodnikiem Lakersów. W tym roku Lakersi mu jeszcze zapłacą pieniądze. Pozostały rok kontraktu jest rozłożony na 3 lata, płatny tam po 5 milionów dolarów za sezon. I co to powoduje w skrócie? To powoduje w skrócie tyle, że Lakersi w przyszłym roku, w wakacje, w lato 2019, mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zaoferować jakiejś gwieździe Maxa. No właśnie, i to jest kluczowe w tym wszystkim. Nie muszą się pozbywać żadnego z młodych zawodników. Deng natomiast ma wolną rękę już teraz, może sobie szukać klubu i cały sezon przegrać w innym zespole, a kto wie, może jeszcze gdzieś się zahaczy na jakiś zespół, który da mu większe pieniądze i w ten sposób odrobi to, z czego zrezygnował. No właśnie, Jędras, co sądzisz o tym? No właśnie, taka trochę niespodzianka, bo sierpień, wrzesień, taki okres martwy, co się miało wydarzyć, co się wydarzyło, czekamy wszyscy na sezon, na obóz przedsezonowy, a tutaj cytując Mike'a Breena, bang! Luol Deng wolnym zawodnikiem. Znaczy, powiem tak, no, ruch wydaje mi się dobry, raczej pozytywny, ale też nie bez kontrowersji. No bo tak, z jednej strony co? No kończymy ten cały niezręczny romans z Dengiem. Deng jest wolny, może w końcu szukać klubu, w którym dostanie minuty. Mamy miejsce w rosterze, mamy kasę na najwyższego maksa za rok. No i jeszcze trochę udało się przede wszystkim tej kasy ekstra zyskać. 7,5 miliona na piechotą nie chodzi. No ale pytanie brzmi, czy Lakers musieli to robić już teraz, czy nie mogli sobie poczekać do przyszłego sezonu. Są głosy takie, że po co? Trzeba było poczekać rok, potem za rok, w przyszłym sezonie, w przyszłe lato udałoby się Denga gdzieś opchnąć całkowicie w jakieś wymienienie do zespołu, który ma przestrzeń pod salary cap i chętnie przyjmie jakiś kontrakt, jeżeli dostanie młodego gracza lub pick w drafcie w pakiecie. Coś dodatkowo. Tak, i okej, wtedy byłoby tej kasy jeszcze więcej, byłoby salary 5 milionów więcej, bo tak mamy te martwe 5 baniek, które będzie wisiało, a tak byłoby 5 więcej i może by na jakiegoś dodatkowego zawodnika starczyło. No ale no to jest wróbel w garści, tak? Cholera wie, co będzie za rok. Może by tak było, żeby się udało Denga fajnie opchnąć, a może by się nie udało, może cena byłaby wysoka. Tak, Lakersi są panami własnego losu. Są pewni swego, wiedzą, że tylko od nich zależy, czy będą mieli tą kasę, a będą mieli tą kasę na maksa. Nie są zależni od jakiegoś zespołu, od tego, czy ktoś im będzie w stanie coś zaoferować w ten deseń. No i przede wszystkim nie muszą tracić ani młodego gracza żadnego, ani piku w drafcie, a jak wiemy, oni sobie cenią tą młodzież i przede wszystkim te piki w pierwszej rundzie są dużo warte dla Lakers, bo to jest zespół, który w ostatnich kilku latach wybiera z tymi dalszymi numerami rewelacyjnie. I teraz tak, czy warto mieć lepiej te 5 milionów więcej do wydania, czy lepiej mieć kolejnego, powiedzmy, Josha Harta? No więc Lakersi odpowiedzieli, że wolą mieć Harta i wolą mieć pewność już teraz, że tego Denga nie będzie. No i też jest to też ukłon w stronę Denga, bo też lepiej mieć dobre stosunki z agentami, tak, pokazać też innym zawodnikom, że no tak w cudzysłowie, tak troszkę pod publiczkę, ale idziemy zawodnikom na rękę, nie utrudniamy im sprawy, niech sobie Deng szuka klubu. Więc ja myślę, że no, rozumiem głosy krytyki, ale myślę, że ja jestem zadowolony z tej decyzji. Myślę, że to jest decyzja na plus. Możemy spokojnie czekać na przyszłe lato, nie stresować się sytuacją finansową. A te 5 milionów, no może będzie miało znaczenie, ale wcale nie musi. Wiesz co, ja tak sobie myślałem o tej całej sytuacji. Ja tu widzę jedną taką rzecz, że gdyby to był każdy inny klub poza dwoma czołowymi innymi klubami w NBA niż Lakers, to pewnie dużo łatwiej byłoby komuś wcisnąć Denga. Natomiast patrząc na to, ile w ostatnim czasie trzeba czasami dołożyć, żeby pozbyć się takiego kontraktu, jaki miał Deng, to my byśmy na tym wyszli fatalnie. Bo ja mam wrażenie w ogóle, że samo to, że Deng gra w Lakersach,
to w ostatnich latach, nie wiem czy pamiętasz, jaką furię u właścicieli i u kibiców wywołało to, że Chris Paul miał pójść do Lakersów. Tak, nie przypominaj mi tego ja tutaj, wydarzenia, bo to... Tak, i myślę, że wielu kibiców Lakersów w ogóle, to był taki czarny dzień w historii Lakersów, bo to był tak naprawdę koniec, początek końca naszych szans. Wychodzenie z tego całego bagna zajęło nam kilka dobrych lat. Mamy 2018 rok i tak naprawdę nadchodzi pierwszy sezon, który będzie chyba pozytywnym sezonem od tamtego czasu. Więc mi się wydaje, że tutaj jest jakaś tam, nie wiem, może nie zmowa, ale no jak ktoś widzi, że ma do czynienia z Lakersami, to ta cena od razu jest dużo wyższa, żeby kogoś przyjąć, bo każdy się boi, żeby nie został wydymany, nie wiem. I tak to odbieram. I wydaje mi się, że Lakersi próbowali, Magic z Pelinką próbowali przez ostatni sezon wymienić tego Denga. Udało im się to z Mozgowem, dzięki Bogu. Pozbyli się D'Angelo Russella. I myślę, że doszło do sytuacji, w której po prostu w zeszłym sezonie, myślę, że taki był chyba ich plan, że chyba jeszcze mogli się pozbyć, nie wiem, być może oni już wtedy rozważali pozbycie się Juliusa Randla. Może to było powodem, dlaczego siedział na ławce, bo bali się jakiejś tam kontuzji. Tylko prawdopodobnie wszyscy żądali czegoś więcej, bo wiedzieli, w jakiej sytuacji byli Lakersi, że dla nich jest to na wagę złota, to zrobienie miejsca w salary. Dlatego Lakersi mieli słabą pozycję negocjacyjną i to spowodowało, że summa summarum nie znaleźli dealu, który byłby dla nich satysfakcjonujący. Po prostu prawdopodobnie musieli się pozbyć zbyt dużej ilości asetów, które mieli, zbyt dużej ilości talentu, wyborów w drafcie, by dołączyć to wszystko do Denga. Więc stwierdzili, że kurczę, no wystarczy nam pozbywania się już tych wszystkich młodych. Poleciał Russell, oddali w zeszłym sezonie Clarksona, oddali Larry'ego Nance'a. I myślę, że może po prostu do tego doszła cała ta sytuacja z Juliusem Randlem. Ja cały czas się zastanawiam, jakie tam były zakulisowe zagrywki, ale to było chyba powodem, dla którego Lakersi uznali, że zamiast ryzykować i czekać w tym sezonie na jakiś transfer, bo może się zdarzy, może się nie zdarzy. No kurczę, no nie oszukujmy się, ciężko jest skręcić deal z zespołem, który ma kogoś pokroju Kawhia Leonarda czy Butlera. I namówić ten zespół, żeby, kurczę, oddał nam tą gwiazdę i przyjął w zamian Luola Denga za jakieś tam, nie wiem, dorzucając jakiegoś jednego zawodnika. Ja nie widzę tego. Gdyby może to był inny zespół, owszem, ale nie Lakersi. Jak ludzie widzą, że dzwoni Pelinka, to sobie myślą, kurczę, my na coś takiego nie pójdziemy, musimy żądać dwa razy więcej, bo Lakersi są potrzebni, muszą na to pójść. I myślę, że tutaj to była ta granica. Oni uznali, że już zbyt wiele oddali, że to, co mieli oddać, oddali, że dużo lepiej wyjdą na tym, że po prostu... No i właśnie, wydaje mi się, że to, że tak szybko porozmawiali z Dengiem, że nie czekali z tym do końca sezonu czy do połowy sezonu, to też miało wpływ na to, że Deng zrezygnował z tych 7,5 miliona i to stawia nas w sytuacji, w której w te wakacje możemy zaproponować tyle samo pieniędzy na przykład Kevinowi Durantowi, ile możemy zaproponować Golden State Warriors. I to jest, z jednej strony brzmi to wręcz nierealnie, tak? To, że Kevin Durant zostanie w Golden State, to jest praktycznie pewniak, ale z drugiej strony nie wiemy, co się wydarzy w tym sezonie, tak? To może pójść jakaś kontuzja, mogą pójść im niefajnie playoffy, nie wiem, coś się może zdarzyć, że może stwierdzić, kurczę, że on chce budować coś nowego, na przykład z LeBronem, tak? No tak, no ja również uważam, że wprawdzie Durant brzmi jak science fiction, ale z drugiej strony czy jakby ktoś powiedział rok temu, że LeBron przyjdzie do Lakers, no to jak byśmy zareagowali? No też byśmy raczej myśleli, że to jest jakaś abstrakcja, jeszcze, że sam przyjdzie, tak, do tych młodzików, więc nigdy nie mów nigdy. No, Lakers zostawili sobie furtkę w ten sposób, jakby coś, gdyby tak się zdarzyło, że jednak Durant by chciał przyjść do Lakers, to oni będą mieli dla niego miejsce, będą mieli na niego pieniądze, będą gotowi na taki ruch, nie będą musieli nic innego robić. I to jest właśnie ta elastyczność. Warto ją mieć, a poza tym sam fakt, że już mają te pieniądze teraz, to już teraz jest jakiś sygnał dla Duranta, że oni będą na niego się szykować. Tak? On już w sumie, to już w sumie jest początek tego rekrutowania Duranta tak naprawdę, taki nieoficjalny, bo tak naprawdę w sumie to jest chyba jedyne takie mocne nazwisko z tego pułapu najwyższego maksa, bo te potem czy Butler, czy Leonard, czy Clay, to jest ten niższy pułap, na który Lakersów, do którego łatwiej byłoby Lakersom dojść. Tak. Natomiast, no, tak jak mówiłeś z Dengiem, no na pewno nikt nie chce Lakersom pomóc.
Tak, no może owszem, może bym nie powiedział, że jakoś strasznie by tę cenę windowali, natomiast no, na pewno nikt nie chce tutaj otworzyć z własnej dobrej woli Lakersom drogę do pozyskania Kevina Duranta albo innej gwiazdy, więc no, na pewno Lakersi wiedzieli, jaka mniej więcej byłaby cena wymiany Denga. Nie przystali na nią, bo uznali, że szkoda im tracić te asety. Czy to zrobili za wcześnie? No cóż, pamiętam, wspomniałeś o Mozgowie, którego wypchnęli już rok temu. Też ludzie mówili, że po co już, nie? Po co już poczekać? Tak. Jak już będzie ten zawodnik chętny przyjść, to się wtedy będzie szukać. No i teraz ja nie wiem, gdyby ten Deng został i byśmy teraz z tym Dengiem byli, to ja nie wiem, czy tak łatwo byłoby go wymienić. Myślę, że nie. Myślę, że cena byłaby kosmiczna. Wyszliśmy na tym w sumie bardzo dobrze, bo okej, Russella było szkoda, ale Russell szału póki co nie robi. A z wyborem w drafcie, który Lakers pozyskali od Nets, przyszedł co? Josh Hart bodajże, czy tam Kuzma, zależy jak patrzeć, bo mieli tam Tak, dwa bo to były piki. dwa piki obok siebie, A no. ja powiem ci, no ja bym chyba, nie wiem, czy bym teraz w wymianie jeden za jeden oddał Harta za Russella, chyba bym nie oddał. No, tym bardziej, że patrząc na to, jak grał w lidze Tak. letniej, jaki postęp zrobił w te wakacje, ja się nie zdziwię, jak on będzie starterem w pierwszej piątce, bo naprawdę chłopak robi robotę, świetnie się wbijał pod kosz, poprawił chyba jeszcze też tą trójkę, więc to jest taki fighter i wydaje mi się, że to jest chyba gość, który byłby w przekroju całego sezonu dużo stabilniej grającym zawodnikiem od KCP. Też tak myślę, chociaż ja też przyznam, mocno wierzę w KCP w tym sezonie. To jest też gość, który w sumie całą karierę grał w zespołach, w których nie miał wokół siebie takiego playmakera z prawdziwego zdarzenia. Bo w Detroit była nędza, w Lakers owszem był Ball, jest Ball, ja jestem wielkim fanem Balla, ale Lonzo to nie jest zawodnik, który ściąga na siebie uwagę w ataku pozycyjnym i kreuje w ten sposób pozycję strzelcą. A teraz będzie LeBron, który ściąga na siebie mnóstwo uwagi, jak wiemy, który jest świetny właśnie w kreowaniu takich strzelców. I ja myślę, że Caldwell Pope może mieć właśnie dzięki temu najlepszy sezon w karierze, bo będzie miał. Może najwięcej Tak, skorzystać, widzisz, będzie miał no. po prostu dużo więcej pozycji niż kiedykolwiek w swoim życiu. Dlatego ta rywalizacja między nim a Hartem może być faktycznie fascynująca, bo obaj naprawdę mogą mieć mocne sezony. Ja mam nadzieję, że zobaczymy ich trochę razem na parkiecie też, czy na pozycjach 1-2, czy 2-3, bo już rok temu grali razem na obwodzie, kiedy Ball miał kontuzję i wyglądało to świetnie. Ja bym jeszcze chciał, wiesz co, powrócić do tematu tego Denga. I tak sobie myślę, że też ważnym aspektem jest to, że ta pozycja negocjacyjna Lakersów w tej chwili, gdyby, nie wiem, w grę wchodziły wymiany, powiedzmy w lutym, czy nawet w trakcie sezonu, w tej pierwszej połowie, to właśnie to, że mają już miejsce na maksa, to powoduje, że rozmawianie z innymi klubami już w tej chwili będzie inaczej wyglądało, Dokładnie. tak? Bo nie będą przystępowali z pozycji takiej, może nie straconej, tylko z takiej, że oni coś muszą zrobić, tylko oni nic nie muszą w tej chwili, Tak. tak? I to jest w tym wszystkim chyba najfajniejsze. I to może spowodować, że, no, że łatwiej będzie im się rozmawiało z niektórymi zespołami. Może niekoniecznie, nie wiem, czy mają w ogóle plan ściągać Kawhia Leonarda czy Butlera w ogóle w trakcie sezonu. Czy to jest ich plan, czy ich planem jest po prostu przeczekanie tego wszystkiego. Pewnie przeczekanie. Natomiast wydaje mi się, że nawet teraz dysponują w składzie takimi zawodnikami, że gdyby przyszła taka możliwość, no kto wie, chociaż patrząc na ten cały roster, jaki mają skład, nie wydaje mi się, by dealowali w tym sezonie. Myślisz, że będą dealowali w tym roku po jakąś gwiazdę Wiesz co, taką? myślę, że będą otwarci na okazję, może tak. Nie sądzę, żeby jakoś specjalnie cisnęli. Tym bardziej, że dokładnie tak jak stwierdziłeś, oni nic nie muszą. Mają ten argument, mamy kasę, nie chcecie nam oddać swojego zawodnika, my sobie poczekamy do lata i sobie go weźmiemy za darmo, nie? Tak, troszkę tak podejście może aroganckie, no ale mniej więcej wiadomo o co chodzi. No mają tą pozycję, że nic nie muszą. Więc ja myślę, że jak trafi się. Okej, będą aktywni. Jak trafi się fajna okazja, jak okaże się, że nie wiem, Leonard jest niezadowolony, czy Jimmy Butler jest niezadowolony i jego klub będzie szukał wymiany, to myślę, że Lakers się zgłoszą, zobaczą, obwąchają się troszeczkę, tak jak to było i z Leonardem, kiedy był Spurs i z Paulem George'em, ale pewnej ceny na pewno nie przekroczą, nie zaszaleją. Tutaj o jakimś oddawaniu, nie wiem, Ingrama, myślę, że tamte kluby mogą zapomnieć. I jeżeli coś się urodzi. Ale myślę, że się nie urodzi, no bo mówmy się, wymiana Pau Gasola za Kwame Browna zdarza się raz na trzy obroty komety Haleya, więc myślę, że tutaj nic wielkiego nie wydarzy, natomiast będą trzymali rękę na pulsie na bank.
Ja właśnie tak sobie myślę, że ten Pau Gasol to jest coś, co siedzi w głowach wielu, Tak, wielu kibiców, tak. nie tylko Lakersów w tej chwili. I czasami mam wrażenie, że niektórzy, że to jest taki właśnie wyznacznik tego, jak robić deal. I czasami nie. Często jest tak, że fani oczekują właśnie takiego dealu, a tak jak wspomniałeś, że takie deale nie zdarzają się często, chociaż Memphis wcale źle nie wyszło na tym dealu, patrząc długofalowo, bo uzyskali Marka Gasola, który jest twarzą organizacji praktycznie do dzisiaj. Dokładnie. Natomiast myślę, że ten pozbycie się Denga jest postrzegane zbyt często, zbyt mocno w kontekście jednego ruchu odrębnego. Natomiast za mało postrzega się go w kontekście tego big picture. Czyli kurczę, zobacz na sytuację w Jezioranach. 1,5 roku temu byli bardzo głęboko w, nie wiem czy nawet do brody, czyli nie jeszcze głębiej w gównie. Natomiast mija 1,5 roku pracy Magica i Roba Pelinki. Mamy LeBrona Jamesa, mamy zdolną młodzież, mamy 4-5 grajków, którzy są poniżej 25 roku życia, fajnie rokują. Dwóch z nich może zostać nawet supergwiazdami w moim mniemaniu. Do tego mamy miejsce na kolejnego maksa. Kurczę, no czego chcieć więcej? Nowe stroje. Tak, to jest główna Wiesz, podstawa. no kurczę, no oni to zrobili w 1,5 roku. To jest wręcz. Wyobraź sobie, że ktoś 1,5 roku temu mówi ci, kiedy mamy Mozgowa i mamy Luola Denga, mówi ci, kurczę, nie przejmuj się, za 1,5 roku słońce będzie świeciło tak mocno w Jezioranach, że to wiesz, że Zgadza się. to. Nie, no, dalibyśmy gościowi, zadzwonilibyśmy pewnie po policję, żeby go wzięli na wytrzeźwiałkę, bo to było nie do przyjęcia. I myślę, że nawet bukmacherzy nie przyjmowali takich zakładów wtedy, że taka sytuacja może mieć miejsce. Natomiast oni tego dokonali. Jasne, że pozbyliśmy się po drodze wielu młodych zawodników, ale z drugiej strony oni chyba dobrze kalkulowali, kogo się pozbyć, a kogo się nie pozbyć. Pamiętam, jak Boston Celtics się pozbywali młodzieży w 2008 roku i praktycznie wyczyścili cały młody zespół, pozostał tam chyba tylko Rajon Tak, Rondo i Kendrick Perkins. i Kendrick Perkins. I powiem ci, że w perspektywie czasu, kurczę, no super wybrali. No, pamiętam, że tam mieli kilku, nie wiem, pięciu chyba takich młodych, których się pozbyli. Nic I z tak nich w w sumie nie sumie. wyszło szczególnego, żadnego No, chyba nigdy. Jeff Green chyba tylko coś tam pograł, ale to też nie osiągnął poziomu. I Tak. też nie wiem, czy byłby potrzebny wtedy Bostonowi, żeby Nie, zdobyli to nie. I Al mistrzostwo. Jefferson jeszcze był do kontuzji, jeszcze coś tam grał, ale też nie był No, element no. mistrzowskiego zespołu na pewno. Więc ja byłem wtedy pod wrażeniem tego, co robił Boston. Zresztą Boston Celtics do dzisiaj robi, kurczę, świetne ruchy i mają taki duży kłopot bogactwa. Teraz Niestety, było to doskonale niestety. widać. Wiesz co, no, stety, no, wiesz, no, ciężko nam kibicować Bostonowi, natomiast ja mam wielki szacunek do Bostonu, do ich kibiców. Dla mnie potyczki Bostonu z Lakersami to jest coś, co no, kurczę, ten okres 2008-2010, kiedy nasze drużyny rywalizowały, kiedy ponownie odrodziła się ta rywalizacja, to był naprawdę świetny okres i myślę, że dla NBA to jest świetna informacja, że jeden i drugi klub, kurczę, dobrze grają. Natomiast jeżeli chodzi o Boston, jestem, tak jak mówiłem, pod wrażeniem. Natomiast gdzieś jest taki moment, kiedy jest przesyt, jest kłopot bogactwa i z tym borykali się Golden State Warriors, czy zaraz się będą borykać, bo trzeba będzie przedłużyć kilka kontraktów i z kogoś trzeba będzie rezygnować. I to samo miał Boston. Oni przedłużyli na przykład Smarta za jakieś tam pieniądze. I też było widać, że kurczę, zastanawiałem się mocno, czy oni potrzebują tego Smarta, czy go nie potrzebują, bo kurczę, zaraz kolejni młodzi będą już po te kontrakty i będzie się trzeba zastanawiać, kurczę, czy nie zrezygnować na przykład z Gordona Haywarda, bez którego sobie świetnie radzili. W jego buty w sumie wszedł Jason Tatum i gra na niższym kontrakcie i tak dalej. Natomiast, no właśnie, dobra, przestańmy gadać o Bostonie, bo to nie audycja o Bostonie. Natomiast chcę tylko powiedzieć o tym, że kurczę, no to jest ważne i być może to pozbycie się kilku młodych wyjdzie Lakersom na dobre, bo nie mają aż tak dużego kłopotu bogactwa, tak? Nie trzeba się zastanawiać, kogo oddać, kogo nie. Już oddali, kogo powinni. Cały czas ten Julius Randle gdzieś mi tam siedzi w głowie, bo się zastanawiam, czy jak to miało być, bo widzisz, taka jest sytuacja, że Rajon Rondo na przykład nie wybrał numeru, nie wiem, czy wiesz. Tak, coś tam czytałem, że. On grał całe życie z dziewiątką, natomiast w momencie, kiedy podpisał z Lakersami, to było, nie wiem, 3 lipca, 4 lipca, czyli już miesiąc temu praktycznie, cały czas jak wchodziłem sobie na stronę Lakersów, zaglądałem, kto tam jaki ma numer i Rajon Rondo nie miał numeru, miał dziewiątkę, a ta dziewiątka to był numer Luola Tak. Denga, więc skoro on sobie nie wziął innego numeru, to znaczy, że już wtedy było wiadomo, że Luol Deng leci. Już wtedy chyba było to wszystko dograne, tylko po prostu czekali na ten magiczny termin, Możliwe. na tą magiczną datę 1 września, od kiedy będzie to już można oficjalnie zrobić.
I oficjalnie to zrobili 1 września i teraz wiem, że Rondo sobie wybiera tą dziewiątkę. Więc to czasami też pokazuje, że kurczę, my sobie coś tam gadamy, coś tam wiemy, no, wydaje nam się, że coś wiemy, a przychodzi co do czego, to pewne klocki są już dawno temu ułożone, rozłożone, ułożone, rozrzucone. I tak było chyba też w tym A przypadku, właśnie ja się że zastanawiam, to... czy ten klocek na nazwisku LeBron James też nie był już dawno ułożony. A no właśnie, bo to się... Pytanie, czy Magic z Pelinką byli w stanie tak dużo zaryzykować? No, to jest dobre pytanie, nie? Może się kiedyś Oficjalnie dowiemy. Mówi się o... Może się kiedyś dowiemy, tak? Tak jak dzisiaj znamy już kulisy tego, jak Shaquille O'Neal przechodził do Lakersów w 1996 tak. roku. Jak to się wszystko odbywało. Nie wiem, czy oglądałeś ten dokument tak. ESPN o Pennym i tak, Shaquille. Tak, bardzo, bardzo mi jak się podobało. Się bardzo lubiłem ten okres, tak. lubiłem ten zespół, więc z dużą ciekawością. Powiedz miałem. Mi, kto nie uwielbiał wtedy tego duetu. Ja miałem złamane serce, bo cały pokój praktycznie miałem wyklejony w plakatach Orlando Magic w tamtym okresie. I wszystko trzeba było zmieniać w ciągu krótkiego okresu na Lakersów. Całe szczęście, że był Magic Basketball, były tak, plakaty na bieżąco i można się. Było sobie Mam to tu wszystko Bandera wieszać. Oczywiście wisi. O, proszę bardzo. Proszę. No u mnie wiszą plakaty, ale to raczej takie z lat 80. i 90., które gdzieś tam skupuję na eBayu za śmieszne pieniądze, ale to głównie Jordana wyprodukowane przez Nike, takie rarytasy, których no, nie widuje się zbyt często. No właśnie, no i teraz sytuacja jest prosta. W te wakacje możemy zaproponować Maxa komukolwiek, nieważne kto to będzie, czy to będzie Jimmy Butler, czy to będzie Kawhi Leonard, czy kilku innych zawodników. Liczy się to, że no właśnie, Lakersi są panem swojej sytuacji w tej kwestii. I tu myślę, że możemy przejść do tematu numer 2, czyli Jimmy Butler. Jimmy Butler, ostatnio pojawiła się taka plotka z jego obozu, że a jemu generalnie się nie podoba. To, że jemu się nie podoba w Minnesocie, to już wiadomo od jakiegoś czasu. Wkurza go podejście młodych zawodników, przede wszystkim Townsa. Karla Antonego Townsa i bodajże Wigginsa, że oni tak sobie trochę olewają sprawę, no nie podchodzą do tego wszystkiego tak jak powinni. Wkurza podobno też Butlera to, że trener próbuje zamiast coś zrobić nowego, to próbuje odbudować po prostu Chicago Bulls 2-0, tylko troszeczkę dalej na zachód. No i właśnie, i podobno Butler z przyjemnością przyszedłby grać do Lakersów z LeBronem. Co ty na to? Wiesz co, jeszcze szybciutko tylko nawiążę do tematu poprzedniego. Chciałem tylko powiedzieć, że swoją drogą dla Denga szacun, bo mógł sobie siedzieć w kapciach, chodzić na treningi i zarabiać te 18 milionów przez dwa kolejne lata, a odpuścił te 7,5 miliona, żeby zostać wolnym zawodnikiem. Postawił na siebie. Nie wiadomo, czy on dostanie tyle kasy kiedyś jeszcze. Może dostanie, jak pokaże, że jeszcze umie grać. Ale spróbował, podpisze gdzieś za minimum, pogra i być może przyszłego lata spróbuje sobie tą sumę odkuć. Ale szacun, że nie zasiedział się całkiem, tylko jeszcze chce coś jeszcze pobiegać. Więc wszystkiego najlepszego dla Ladenga, bo zawsze bardzo lubiłem i szanowałem tego zawodnika. Natomiast co do tematu Butlera, no cóż, Minnesota, kurczę... Wygrali te około 50 meczów, ale ja tego zespołu kompletnie nie mogę kupić. Dla mnie Tips buduje go trochę w zasadzie drużyny z innej epoki. Masa tam jest graczy, którzy czują się gdzieś bliżej kosza, gdzieś na półdystansie. Raczej mało strzelców, ciężki jest ten spacing, ich koszulkę ciężko się ogląda. I co najdziwniejsze, Thibodeau to przecież znany guru defensywy, a Minnesota broni fatalnie. No i jak to możliwe? No tak to, że jak się albo to Thibodeau już jest troszkę z innej epoki, albo to ci zawodnicy młodzi są tak fatalni. No a Butler, jak wiemy, zawodnik, który doszedł do wszystkiego ciężką pracą, daleki numer w drafcie, sezon na sezon się poprawiał, świetny zawodnik po obu stronach parkietu, tytan defensywy. No i jego to zwyczajnie wkurza, że jego dwaj główni partnerzy, z którymi ma iść na wojnę, po prostu nie bronią. No i nic dziwnego, że czuje się tam kiepsko i myśli o zmianie klimatu. No i wybuchła, powiedzmy, taka mała bombka z ploteczką. Oczywiście z niej może niewiele wyniknąć, ale już informacja, że on gdzieś tam jest zainteresowany grą z LeBronem, to już jest cenna informacja, bo nie każdy z LeBronem może chcieć grać, nie każdy może sobie radzić, zwłaszcza gwiazda, z byciem w jego cieniu, bądź co bądź. Dla mnie Butler, ja jestem fanem Butlera, jak najbardziej super wiadomość. Gdybym teraz ktoś mi zaproponował, powiedzieć, brałbym w ciemno Butlera w Lakers za rok.
Gdybym wiedział, że miał teraz taki wybór, to bym odpuścił tego Duranta, Leonarda, jeżeli miałbym pewność. Tak, z Dęgiem, wróbel w garści. Całkowicie by mi to Ale tak. poczekaj, poczekaj, a Kawhi Leonard, Klay Thompson? No okej, Okej. Duranta sobie wsadźmy między bajki, bo ja nie wierzę w to, że przyjdzie, ale masz trzech zawodników Tak. do wyboru. Jimmy Butler, Kawhi Leonard i Klay Thompson. I powiedz mi, że bierzesz Nie, Butlera. nie. Gdybym miał do wyboru wszystkich trzech, to nie wziąłbym Butlera. Natomiast chodzi mi o to, że wiesz, gdyby mi ktoś teraz powiedział, że ja mogę mieć tego Butlera na 100%, a Leonarda i Aha. Kleja nie wiadomo co z nimi, to mnie ten Butler całkowicie Aha. zadowala. Tak? Ja uważam, że z Butlerem LeBronem to już jest mega zespół. Natomiast z tej trójki chyba wziąłbym Butlera na samym końcu. Kawhi wydaje mi się najlepszym zawodnikiem z tej grupy. Kleja mam niżej niż Butlera, ale z Klejem jest taka sprawa, że jego pozyskanie to jest automatycznie osłabienie najsilniejszego rywala, prawda? Więc to jest taka Aha. kumulacja, więc przy okazji ugryzienie Golden State. No natomiast Butler jest najbardziej okej, myślę, że on też byłby tutaj z LeBronem świetny. Zresztą kurczę, Lonzo Ball, Jimmy Butler, LeBron w obronie plus jeszcze Ingram, przecież to byłby koszmar. Wow, To byłby wow. koszmar No. a nie, jak ty to widzisz, jaką trójkę widzisz? Ty byś kogo wybrał, gdybyś miał taki Nie wiem, bo wybór? to jest tak jak wiesz, no wchodzisz do sklepu z cukierkami, czy w moim przypadku wchodzisz do sklepu z koszulkami i po prostu głupiejesz, bo masz tyle opcji, że nie wiesz co wziąć. Jimmy Butler i Kawhi Leonard to dla mnie są podobni gracze, bo to są świetni goście zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. To w ogóle, to dla mnie to są idealni gracze. Kurczę, no jeżeli jesteś trenerem, menadżerem czy zawodnikiem, to marzysz o takich zawodnikach, którzy zapieprzają po obydwu stronach parkietu. Z Kawhiem Leonardem jest tylko znak zapytania, bo nie wiadomo, w jakiej on będzie formie, tak? Co tam u niego z głową. Natomiast z Butlerem takich problemów nigdy nie było. Wiemy, że to jest fighter, że to jest gość, który miał ciężkie dzieciństwo i on do wszystkiego doszedł niesamowitą pracą. I kurczę, no ja nie wiem, czy. Nie wiem. Z jednej strony brakuje mi takiej rzucającej dwójki. Wiem, że Klay Thompson to po prostu przy tym składzie, który mamy, no przecież to jest chłop, który rzuca kilkanaście trójek w meczu. No tacy nie rosną na drzewach, czy nie spadają z drzew codziennie, tak? Każdy z nich ma jakieś tam atuty. To osłabienie Golden State byłoby naprawdę super, bo wydaje mi się, że dopóki jest Klay na obwodzie ze Stephenem Curry'em, oni mogą mieć. Duranta mogą go nie mieć, ale kurde, ta dwójka to są goście nie do obrony praktycznie. To za którymś musisz latać. No nie obronisz tego po prostu. No, z drugiej strony Durant to samo, przecież też te truje ładuje z 8 metra. Też tak załatwił przecież Cleveland w finałach dwukrotnie takimi daggerami z 8 metra, gdzie nie było opcji, żeby to obronić. Więc ja sam nie wiem, co ja bym wybrał. No, wydaje mi się, że najbardziej. Kurde, no ten Jimmy Butler, jeżeli faktycznie takie są informacje z jego obozu, że chce grać, kurczę, z LeBronem, no to super, no tak jak mówisz. Natomiast pozostali, ja nie wiem, czy Kawhi nie będzie chciał zostać w Toronto, bo tam jest fajny w sumie zespół, no zimno jest, mega zimno, ale z drugiej strony, kurczę, tam oni mogą o coś powalczyć z nim, no Tak. i wschód wygląda w tej chwili tak, że to może być taka, to już była przecież pierwsza siła na wschodzie, jeśli chodzi o bilans, bodajże się Tak, dobrze tak, tak. kojarzę. Natomiast to by się mogło przenieść na playoffy, bo myślę, że Toronto chyba czekają też jakieś ruchy. Bo oni mieli taki problem właśnie z budową zespołu. Oni mieli bardzo szeroką rotację i pamiętam, że taki problem mieli Portland Trail Blazers w 2000 roku. Oni mieli mega szeroki skład. Mieli co prawda tego lidera Pippena, ale przyszło co do czego, to nie bardzo było komu wziąć piłkę pod pachę i zrobić punkty. Kimś takim chyba nie był DeMar DeRozan. Natomiast wiemy, że najlepiej sprawdzają się zespoły z węższą rotacją, z liderami, którzy biorą tą piłkę pod pachę i kiedy trzeba, to po prostu punktują i to się sprawdza chyba dużo lepiej niż taka szeroka rotacja wyrównanych zawodników. I to chyba czeka teraz Toronto. I mi się wydaje, że Toronto może zaskoczyć, chociaż jeżeli Boston będzie zdrowy. Nie widzę opcji na Boston w tym roku na wschodzie. Wiesz co, Raptors, ja też jak najbardziej się zgadzam, że Raptors mogą być mega mocni i tam brakowało właśnie kogoś takiego, kto w playoff nie zawiedzie. Toronto może, jeżeli Kawhi będzie w optymalnej formie, będzie zdrowy, to atut Toronto jest taki, że oni mogą mieć w każdej serii na wschodzie mogą mieć najlepszego zawodnika na parkiecie u siebie, tak naprawdę. Bo Kawhi może być tak naprawdę najlepszym zawodnikiem wschodu. Przynajmniej w starciu z Bostonem nie widzę tutaj nikogo, kto by go przebił. Mało tego,
Kurczę, tam może być mega obrona. Leonard, Danny Green, przecież świetny obrońca. Teraz zapomniałem nazwiska, ubiegłoroczny debiutant z Toronto, też Anunobi, tak? Anunobi. Też rewelacyjny Tak, obrońca. tak. Przecież oni tam mogą mieć, jeszcze Lowry przecież, to oni mogą mieć naprawdę, oni tak mieli świetną obronę, a teraz zamienili słabego obrońcę Aha, DeRozana aha, aha. na dwóch świetnych tak naprawdę. Więc no, oni mogą mieć jedną z najlepszych naprawdę defensy w całej lidze. I nie wiem, no pewnie w serii z Bostonem nieśmiało postawiłbym na Celtów, ale myślę, że to może być naprawdę równa, fajna seria. I też ja wcale nie uważam, żeby Leonard był pewniakiem do odejścia z Toronto. Ja wierzę, że tam Raptors mogą go przekonać do pozostania, tak jak zrobiła to Oklahoma z Paulem George'em. Kot ci się obudził. Kurczę, mam drzwi zamknięte, no słychać to? Ale... było no go nie, słychać. No, Pozdrawiamy. Przepraszam. Pozdrawiamy kota Jedrasa. No więc powracając, kurczę, tak, Clay prawdopodobnie, nie wiem, no wydaje mi się, że on z Durantem zostanie, więc tak naprawdę zostaje wybór Kawhi Leonard i Jimmy Butler. I tak jak mówisz, ja nie wiem, czy Jimmy Butler nie byłby najrozsądniejszym wyborem, w sensie takim, że jeżeli... Ale z drugiej strony, wiesz, no Kawhi Leonard też niedawno było mowa, że on chce grać w Lakersach, tak? To tak, w sumie tak. Zdementowano już chyba te informacje, że on w sumie coś miał do LeBrona, że może niekoniecznie z LeBronem, że to się okazało taką plotką, która niekoniecznie była prawdziwa. Niemniej, no chyba najfajniejsze w całej tej sytuacji jest to, że kogoś z nich możemy pozyskać. A kto to tak, będzie? Kurde, to na pewno, ja ucieszę się z... Tak, na pewno jest to realny scenariusz, tak? Nie jest to może żaden pewny, jakby tak, żeby też ktoś nam nie zarzucił, że my już tu sobie dzielimy skórę na niedźwiedziu. Skórę na Natomiast niedźwiedziu, na pewno jest to realny scenariusz, że któryś z tych zawodników będzie jeziorowcem i to jest tym wszystkim super. Aha. Myślę, że mieliśmy kilka takich off-seasonów, które nas nauczyły tak, pokory w no tej na pewno. Kwestii, bo widzieliśmy wielu zawodników, po czym się okazało, że no nawet no nie, to, że grube ryby nam odmawiały, to już pikuś, ale ci goście drugiego i trzeciego sortu też i kończyliśmy właśnie z Dengiem i z Mozgowem, więc no, po prostu poczekajmy. Ważne jest chyba to, że no właśnie, to zostało też chyba powiedziane, że wszystkie ruchy Lakersi konsultują z LeBronem. Chociaż LeBron powiedział, że on wierzy w Magica i Pelinkę, że robią kawał dobrej roboty i tak dalej. Natomiast Magic chyba sam przyznał, że te ruchy są z nim konsultowane. I tak samo wydaje mi się, że tutaj kwestia stretch provision Denga też była konsultowana z LeBronem. Myślę, że wyraził na to zgodę i tyle. I chyba ten sposób budowy zespołu mu się po prostu podoba, ma czas. No właśnie, tu wielu kibiców cały czas postrzega to wszystko tak, że nie wiadomo ile LeBronowi zostało w baku. Natomiast sam LeBron mówi, że on zamierza pograć jeszcze 4-5 lat w koszykówkę i nie zamierza grać gorzej niż rok temu w tym sezonie i przez następne 2 lata. Nie wiem, czy jest w stanie, czy nie zderzy się ze ścianą w pewnym momencie. Trzymam kciuki za to, żeby tak nie było. Natomiast no jeżeli faktycznie on się tak czuje na siłach, że wie, że jeszcze troszeczkę pogra dłużej niż niektórzy myślą, no to może faktycznie mamy ten czas, że ten rok czasu to wcale nie jest dla nas tutaj tak na straty, że faktycznie mamy czas. A jak jesteśmy przy czasie, to poruszyłbym teraz trzeci temat. Bo pojawił się ranking ESPN-u najzdolniejszych, najlepszych graczy ligi poniżej 25 roku życia. Na tym rankingu znalazł się m.in. Brandon Ingram, znalazł się Lonzo Ball, natomiast nie znalazł się Kyle Kuzma. I Kuzma nie krył tutaj oburzenia. Wrzucił już, nie pamiętam czy na Twittera, czy na Instagrama, taką grafikę, na której jest on, Brandon Ingram i Jason Tatum. Tam były ich statystyki wyeksponowane i on statystycznie wyglądał najlepiej z całej tej trójki, natomiast jego pominięto. Powiedz mi, jak ty postrzegasz Kyla Kuzmę? Czy to jest materiał na gościa, który... No właśnie, jaki to jest dla ciebie materiał? Na jakiego gościa? Kim on może być w tej lidze? Co, ja myślę, że Kuzma już w przeciągu roku przebył bardzo krętą drogę od bycia w pewnym momencie wręcz troszkę przecenianym, a teraz stał się znowu niedoceniany. Bo tak, początkowo był wielki hype na niego, tak, bo gość znikąd, 27 czy 8 pik, a on tu okazuje się rzuca po 20 punktów w meczach.
wygrywa mecze i po prostu jest rewelacją rozgrywek. No ale potem trafił się lekki kryzys i wiadomo, jak to z mediami. Media tworzą bohatera, żeby go potem spektakularnie rozedrzeć na strzępy. No i tu się zaczęło, że Kuzma jest stary jak na debiutanta, że on to w sumie nic poza rzucaniem nie potrafi, nie broni i tak naprawdę to materiał na zmiennika. Ja powiem tak, uważam, że okej, to jest na pewno istotny argument, że on no nie jest młodzieniaszkiem, tak? No nie jest 19-letni rookie, on już ma bodaj 22 albo 23 lata. Natomiast ja bym nie lekceważył takich kwestii jak jego etyka pracy, która jest no nie do zdarcia podobno. Nie lekceważyłbym jego charakteru osobowości, bo jest to rzekomo lider naszej młodej grupy. Zresztą on sam kiedyś stwierdził na pytanie, dlaczego uważa się za lidera młodej grupy, stwierdził coś z tyłu, że Brandon Ingram wypowiada 9 słów na cały rok, a Lonzo Ball ma 9 lat, czy 14, tak? Więc no, on ma tą osobowość, tak? On ma tą elokwencję. Charyzmę. To jest gość, tak? To jest dokładnie gość stworzony do LA i on się nie boi odpowiedzialności. On bierze gałę w swoje ręce w ważnych momentach. On już wygrał nie jeden mecz przecież w czwartej kwarcie, choćby mecz z Bostonem, to chyba był najlepszy jego mecz według mnie. Tak, to była rewelacja. Tak. Więc okej, on w tej chwili jest dosyć jednostronny, bo on głównie zdobywa punkty. Ale przy jego etyce pracy, po pierwsze, on może być naprawdę bardzo dobry w tym jednym elemencie. Myślę, że to może być spokojny gość, który będzie rzucał średnio po 20 punktów i będzie oddawał ważne rzuty. A po drugie, przy jego etyce pracy, on jest w stanie też inne elementy gry nadrobić, przynajmniej do przyzwoitego poziomu. Więc no, nie jest to może kolejny Kobe Bryant, ale myślę, że to nie jest po prostu zwykły gość, który będzie wychodził z ławki i rzucał 15 punktów. Myślę, że on ma za dużo dobrego w głowie, że tak powiem, żeby na tym poprzestać. I myślę, że to, no, to będzie gość, który wygra nie jeden mecz w playoffach. Ja tylko chcę przypomnieć słuchaczom, że Kyle Kuzma wychodził z ławki w zeszłym sezonie. Co prawda prawie połowę spotkań zagrał jako starter, natomiast był rezerwowym w większości spotkań i on był pierwszym strzelcem Jeziorowców, 16,1 punktu na mecz. Tyle samo rzucał też Julius Randle, który troszeczkę więcej spotkań miał w pierwszej piątce, i Brandon Ingram. Natomiast u Kyle'a Kuzmy ja widzę taką niesamowitą naturalność. Ostatnio były wrzucane też jakieś filmiki z jego kampów i z jego spotkań takich z zawodowcami, ale może no niekoniecznie tymi z NBA i półzawodowcami. I powiem Ci szczerze, że on tam ładował, kurczę, truje z odchylenia, z narożnika, wypadając za linię. Niesamowity wjazd i to wszystko ma taki flow, taką lekkość i... To kurczę, to jest to samo z Jasonem Tatumem, tak? To po prostu niektórzy to mają, niektórzy tego nie mają. Nie wiem, na ile Kuzma jest w stanie jeszcze poprawić się w defensywie, ale wydaje mi się, że w ofensywie on jeszcze może pójść dalej. Pomimo tego, że ma 20-22 lata i troszeczkę dłużej grał na studiach niż inni zawodnicy. Ja nie wiem, może ja mam zbyt różowe okulary i w zasadzie to wszystkich postrzegam, że każdy, kto będzie przyszedł do Lakersów, to sobie myślę, że przecież ten zrobi tyle dobrego, ten zrobi to dobrego i tak dalej. Natomiast w przypadku Kuzmy, no kurczę, no ja, właśnie, ale zobacz, jak on zostanie, dobra, przyjmijmy, że on zostanie starterem i teraz zobacz, no kurczę, czy pytanie dnia, czy my naprawdę potrzebujemy Butlera czy Kawhi Leonarda, czy to są pozycje, bo wiesz, no Kuzma, LeBron, Ingram, to są goście na pozycję 3-4, tak? Mhm. I na tych trzech gości to jest wystarczająca duża ilość minut, więc nawet gdyby LeBron pograł na centrze, to przyjście takiego Butlera czy Kawhi'a, kurczę, no i to jest ten kłopot bogactwa. Będzie sobie trzeba zadać pytanie, czy to jest to, czego my potrzebujemy, czy nie lepiej zainwestować w jakąś dwójkę i któregoś z nich, powiedzmy, puścić. No nie wiem, no, póki co myślę, że to jest złoto. Chłopak gra za śmieszne pieniądze, punktuje. No i być może faktycznie to, że go pominięto w takim rankingu, spowoduje też, że on po raz kolejny znajdzie jakąś tam motywację, żeby pokazać tym wszystkim, którzy w niego zwątpili, że mylili się. Jak najbardziej. Tym bardziej, że jeszcze kwestia jego wieku. Zwykle ten wiek też odnosi się do faktu, że ci goście, którzy mają już po 22-23 lata, oni to już lepsi, bardziej rozwinięci fizycznie, tak? Dojrzali fizycznie, to już są dorośli faceci, gotowi do gry na poziomie NBA i to jest ich przewaga nad tymi młodzieniaszkami 19-letnimi. No ale Kuzma nie jest kimś takim. Jak tak się na niego spojrzy, to on w sumie bardziej właśnie przypomina takiego chudziutkiego freshmana. No on nie dominuje fizycznie nad rywalami, on musi się właśnie wzmocnić, on dominuje skillami, on ma umiejętności po prostu.
Więc jak on jeszcze uzupełni, wzmocni się, a ponoć też już na siłowni dużo spędził czasu w tym off-seasonie, no to on tym bardziej jeszcze ma pole do poprawy. Na przykład, no nie wiem, taki Tatum, owszem, on jest dużo młodszy i Tatum jest w ogóle, ja jestem też wielkim fanem, to jest rewelacyjny prospekt, ale on w sumie fizycznie już wygląda na mocnego gościa. Tak samo Ben Simmons, przecież to już jest czołg, mimo że też debiutant. Simons też pracował nad rzutem. Simons nad rzutem? No to ciekawy jestem bardzo. Jak to. A właśnie a propos rzutu. Lonzo Ball zmienił technikę rzutu. Minimalnie, bo minimalnie. Widzisz, to jest coś, o czym powinniśmy porozmawiać. Dokładnie tak. A wiesz, co jest najfajniejsze? Że mamy 40 minut. No właśnie podcastu. Patrzę tak kątem oka. Dzisiaj umawialiśmy się na 30-35, że nie tak, więcej. Max 35. No nie, czasami się nie da. Czasami się nie da. No właśnie, kurczę. I tak z tym Lonzo Ballem były minimalne poprawki nad rzutem Brandona Ingrama. Tam też trenerzy próbowali wpłynąć. Faktycznie minimalnie zmienili mu tą technikę rzutu. Procenty z każdego miesiąca się poprawiały, więc tutaj był progres i spoko. Z Lonzo Ballem sytuacja jest totalnie diametralnie inna, bo on ten rzut ma masakrycznie koślawy. No właśnie, ale na tych filmikach, które ja widziałem, to za mała próbka jest. Ja bym musiał poczekać. Ale nie wiem. Wydawało się, że coś tam jednak naprostowali, mówię, już tak nie lata. Jak... Minimalnie na. Tak, że minimalnie naprostowali, że już tej piłki nie przestawia na lewą stronę głowy, za szyję gdzieś tam. I w ogóle ten rzut był taki bardziej one motion, czyli składał się bardziej może jak Stephen Curry. I co prawda faktycznie on wyciągał może z lewej strony jeszcze, ale wyglądało to już, powiem Ci, że wyglądało to naprawdę sympatycznie, że ta parabola lotu cały czas była utrzymana, taka wysoka. Piłka miała, fajnie się kręciła, no i przede wszystkim wpadała. Kurczę, no wiesz, no ja się cały czas zastanawiam, bo Rajon Rondo na przykład, gdy przychodził do ligi, on faktycznie miał koślawy rzut. No, składał się tak, jak się powinien składać, natomiast u niego było widać, że ta parabola lotu jest takie nie taka, płaskie piguły szły. Że może te zbyt duże dłonie faktycznie mu przeszkadzają w tym rzucie i że to może mieć faktycznie przez całą karierę problem z tym rzucaniem. Natomiast z Lonzo Ballem, kurczę, on niejednokrotnie pokazywał na studiach, że jak go nikt nie kryje, a czasami nawet jak go kryje, tylko uda mu się odskoczyć w lewą stronę, ładował te truje nawet z 8 metra i widać, że kurczę, ma jaja i ma predyspozycję do tego, żeby trafiać, tak? Więc kurde, jeżeli ten chłop zacznie trafiać, a ja gorąco wierzę w to, że zacznie, bo dla mnie to jest taki, kurczę, nasz Mesjasz. No jasne, że mamy LeBrona i fajnie, ale kurczę, Lonzo Ball, ja się jaram tym chłopakiem, bo to jest... No, mało się znajduje chłopaków teraz takich, którzy grają pod zespół, a nie pod siebie, tak? Chyba Ben Simmons jest chyba jeszcze tylko takim grajkiem z tego młodego pokolenia, który bardziej myśli o tym, żeby stworzyć, czy fajnie podać, czy w ogóle zrobić coś, czego nie widzi 99% zawodników i kibiców, a oni dostrzegają te takie punkty, gdzie można zrobić podanie, zrobić fajny pas i nikt tego nie zrobi, nawet nie pomyślałby o tym, co oni mogą zrobić. I kurde, jak on poprawi ten rzut, to będzie mój ulubiony, już jest moim ulubionym grajkiem w tej chwili w Jezioranach, ale to jest taki gość, kurczę, który no, mógłby pociągnąć organizację do przodu, no mocno. Tak, to jest zawodnik, który, jak to się fajnie mówi, podnosi egzekucję całego zespołu o poziom wyżej. Swoim stylem gry. Nawet jak on przecież nie trafiał, to jego wpływ na grę był niebagatelny. Zresztą według wszystkich, czy większości, nie wiem, czy wszystkich zaawansowanych statystyk, to był najlepszy zawodnik z Lakersów w zeszłym sezonie, mimo tych problemów z rzutem. A te problemy z rzutem to też one, okej, no ludzie trochę to wyolbrzymiają, bo okej, były przez, nie wiem, pół sezonu rzucał na historycznie słabym poziomie, ale miał też serię, nie wiem, 20 meczów, kiedy sypał trójki jak z rękawa, więc to nie jest taki beznadziejny przypadek, który kompletnie nie ma historii rzutu, przecież bo w UCLA trafiał, w szkole średniej zdaje się też przyzwoicie, więc ja bym to nie skreślał w kwestii rzutu. Tu jest jakiś potencjał, on musi troszkę nad tą techniką popracować, musi też popracować nad pracą nóg, bo to był jego największy problem według mnie. Może kwestia psychiki, ale jeżeli on zacznie trafiać, zresztą on w rzutach catch and shoot, kiedy nie musiał podwoływać, akurat był całkiem przyzwoity, tam bodajże 30, chyba 5 czy 6%. On miał problem, kiedy trzeba było zrobić parę kozłów, miał problem z decyzją, kiedy rzucić, kiedy podać czasami. Więc tu jest dużo pracy, ale to nie jest beznadziejny przypadek. Jeżeli on zacznie trafiać z trójki na dobrym poziomie, no to klękacie narody. Ja tylko przypomnę słuchaczom, że on trafiał 45% rzutów osobistych, 30% trójek i 36% za dwa.
To naprawdę są złe cyferki, natomiast w pierwszej części sezonu, tak jak mówił Było jeszcze Jędras, te gorzej. cyferki były dużo gorsze. Jakiś tam delikatny progres był. No, zobaczymy też, na ile się to zmieni teraz, jak przyjdzie LeBron, tak? Bo w zeszłym sezonie to tak tych kreatorów gry, no, Brandon Ingram trochę rozgrywał Clarkson. Natomiast teraz przy LeBronie raz, że tych pozycji catch and shoot może być dla Lonzo Balla więcej, a dwa, że on może dostać też dużo częściej piłkę do łapy, żeby grał z chłopakami piki i kreował to, w czym jest najlepszy, a co tak naprawdę mu troszeczkę zabrano. No zabrano, bo niestety nie było odpowiedniego spacingu, nie było odpowiedniej ilości trójek na obwodzie i to zatrzymało całą grę. Natomiast teraz może się to totalnie Tak, tym zmienić. bardziej, że przecież No i Ball w UCLA był też świetny bez piłki. On przecież ile on wykańczał alley-oopów od partnerów. On tak, często no w ogóle właśnie jest świetny. tak. Tak, tak, I tak, tego tak, tak, brakowało w tak. Czy o Lakersach, bo tym nie miał się. mu kto tej pozycji wykreować. Brakowało tego. I teraz będzie miał LeBrona i będzie mógł pograć trochę tak, bardziej jak w UCLA, tak czuł się najlepiej. No i zatrzymamy kciuki, żeby tak się stało. No i co? Powoli chyba dobrnęliśmy do końca. W zasadzie cztery ważne tematy sobie przegadaliśmy. Niestety wciąż bez Bartka. Bartek w zeszłym tygodniu miał problem, miał małą stłuczkę. W zeszłym tygodniu, 2 tygodnie Dwa temu. tygodnie. Miał małą stłuczkę, nie było go z nami. Natomiast uspokajam wszystkich, że Bartek żyje, ma się bardzo Znaczy, w sumie dobrze. to nie I wiemy, mam bo on nadzieję, się że w nie nas. odzywa od paru dni, ma kontakt. Od 2 dni się do nas nie odzywa, ale mamy nadzieję, że to się zmieni i czwarty pod już sobie nagramy wspólnie. No to co? Dziękujemy wszystkim za uwagę. Dziękujemy. Zaczął się już rok szkolny, więc to oznacza, że sezon jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. No i. Tak, za No niecały co? miesiąc pierwszy mecz przedsezonowy. Masakra. Masakra. I sezon startuje w No połowie tak. października. To jest. Wow. Nie zdążę wrócić z urlopu, który mam zaplanowany na początek, na połowę września. Więc praktycznie wrócę z urlopu i już będzie. Wow, już będzie praktycznie sezon. Super, super. Dobra, dziękujemy uwagę. Ze mną był Andrzej Dzięki, Cymorek. dzięki. I Rafał I żegna Was Niewiadomski. Rafał Niewiadomski. Rafał Niewiadomski, dokładnie. Dziękujemy jeszcze raz za uwagę i zapraszamy na następnego poda. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.